W dzisiejszym klubotygodniku o tym, jaka jest różnica między Halloween a uroczystością Wszystkich Świętych. Klubotygodnik wszystkiego. Przełom października i listopada to czas, w którym ujawnia się coraz większe międzypokoleniowe napięcie. Starsze pokolenie przywiązane do tradycji odwiedzania rodzinnych grobów oraz młodsze dostrzegające w tym sztampę i pustą rytualność. To czas, w którym polskie cmentarze pełne są napięcia między tradycją a nowoczesnością. Jednak ten spór, który zobrazować można figurą dyni oraz znicza, to tylko symbol tego, jak transformuje się polskie społeczeństwo. W przeciwieństwie do naszych dziadków, wychowaliśmy się w epoce późnego kapitalizmu, który nie lubi ciszy i zastoju. Metropolie są tego symbolem. W nich nie zobaczymy gwiazd na nieboskłonie, nie zaznamy prawdziwej ciszy, a okna wystawowe informować nas będą o kolejnym sezonie prezentowym. Dynia jest symbolem późnego kapitalizmu, który uwielbia ruch, handel, zabawę i brak snu. Jonathan Curry w książce 24/7 Późny kapitalizm i koniec snu opisuje, że nasi przodkowie na początku XX wieku spali około 10 godzin, nasi dziadkowie 8, a my 6,5 godziny. Dodatkowo nielimitowany internet, zamknięty w telefonie, z którym zasypiamy i z którym się budzimy, jest dla nas tym, czym dla naszych dziadków brzęczący telewizor, który pomaga im zasnąć. Nie możemy bez niego żyć. Żyjemy w ciągłej teraźniejszości, pisał w znakomitym eseju Czas zwyrodniały Jan Tokarski. Co to oznacza? Opisywał Michał Olszewski w książce Hashtag Upał, gdzie jego główny bohater, dziennikarz, nie rozróżnia dni tygodnia, bo każdy ma dla niego te same cechy. Jest ciągle pod informacyjnym prądem, 7 dni w tygodniu, nie ma czasu na refleksję. Ostatecznie prowadzi go to do rodzinnej tragedii. Świat znicza to nie tylko cmentarna tradycja. To także inny sposób patrzenia na świat i funkcjonowania. Dla naszych dziadków kościelny kalendarz wyznacza rytm dnia, tygodnia, miesiąca i roku. Znajdują czas na niedzielną mszę i wspólny obiad, świąteczne kolędowanie czy refleksje w dzień zaduszny. Nie dla wszystkich jest to wielkie przeżycie, ale to czynnik zewnętrzny, który sprawia, że znajdują czas zarówno na radość, jak i na zadumę. Bez tej tradycji przestajemy mieć czas na wspólne rodzinne spotkania, przestajemy mieć święta, które razem obchodzimy. W wiecznym trwaniu nie ma okazji do refleksji. Na pewno znacie tę sytuację. Wyjeżdżacie na studia, wasi znajomi zostają i po latach orientujecie się, że oni zdążyli wybudować już dom, mają dzieci, mężów, żonę, a wy jeszcze nie wiecie, co ze sobą zrobić. Tu uwidacznia się właśnie pęknięcie między późnokapitalistyczną dynią, która sugeruje nam ciągłą zmianę, dynamikę, rozwój siebie oraz tradycyjnym zniczem, czyli tym, co kojarzy nam się ze stabilnością, powtarzalnością, a czasem nudą. Co z tego wynika? Opisuje to Michel Houellebecq w Uległości. Nie chodzi mu tam o to, aby przestrzegać przez ekspansję islamu, ale pokazuje raczej, że chociaż część poddaje się logice dyni, to inni poszukują powrotu do pewnych hierarchii, tradycyjnych znaczeń i zasad. Houellebecq w jednym z esejów pisał, że życie zostało zredukowane do wartości czysto użytkowych. Świat dyni właśnie to pokazuje. Dążenie do przyjemności, ucieczka przed odpowiedzialnością, maskowanie egzystencjalnych problemów. Kontrast między Halloween a uroczystością Wszystkich Świętych doskonale to pokazuje. Rzeczywistość postkapitalistyczna nie daje nam czasu na zatrzymanie się, refleksję, przewartościowanie naszego życia. Trwać musi wieczny karnawał. W takim sposobie funkcjonowania nie ma miejsca na śmierć. Musimy maskować ją kolorowymi strojami i torbą z cukierkami. A kiedy staje się nieuchronna, chowamy ją za drzwiami sterylnego gabinetu lekarskiego, tak, aby nie niepokoiła tych, którzy dalej chcą się bawić. Jak pisał dalej Houellebecq, życie jest coraz bardziej zredukowane do wartości użytkowych. Eutanazja to zjawisko wyjątkowo dobrze oddające postawę, według której w życiu nie ma niczego poza interesem i przyjemnością, jakie można z niego wyciągnąć. Dlatego spór między Halloween a uroczystością Wszystkich Świętych, z pozoru banalny, w rzeczywistości jest zderzeniem dwóch zupełnie różnych koncepcji i sposobów życia. A przecież trudno żyć w dwóch rzeczywistościach.
Jeśli podobał Ci się ten film, daj nam suba, kliknij dzwoneczek, zajrzyj w opis, a najlepiej wesprzyj rozwój tego kanału.